Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Maruko Bragi, a to jest kolejny materiał z gry Control na 100%. Słuchajcie, w tej grze ostatnio dużo się działo. Prawdopodobnie zmierzamy już do końca tytułu. Tak naprawdę, sporo się działo i mieliśmy komorę Hedrona, którą tak naprawdę wydawało się, że to było źródło, serce cyklu. Tak naprawdę okazało się, że ta komora Hedrona, którą my widzieliśmy, to jakaś podpucha i tak naprawdę źródło cyklu jest w innym miejscu, a to miejsce nam ma zdradzić profesor Darnling, czyli główny naukowiec w Federalnym Biurze Kontroli, czyli tak naprawdę takiej wielkiej siedziby, w której toczy się cała gra, w której bada się zjawiska nadprzyrodzone, takie paranormalne. Także no nic, no ciekawe, czy w tym materiale uda nam się pokonać syk. Tak naprawdę i co tak naprawdę ma nam do przekazania Darling. Chciałbym wam przedstawić misję tak naprawdę, ale główna misja jest taka, że kontrola, no i nie wiadomo, co w tej misji się tak naprawdę dzieje. Jeszcze sobie coś zobaczę. Okej. Wszystko się zgadza. Dobra. W takim razie, sektor kierowniczy, sprawy kierownicze, znajdź biuro Darlinga. Okej. To już jest dziwne. To już jest bardzo dziwne. Nasza bohaterka lewitująca. Pamiętacie, w poprzednim materiale naprawdę dziwne to było, że nagle wylądowaliśmy w biurze jako parób, czyli musieliśmy wysyłać listy, kubki sprzątać, czyli taka typowa sprzątaczka na posyłki. Okej, to jest Trench, czyli główny dyrektor biura. I z tego, co nam wcześniej bohaterka powiedziała, że Syk próbuje ją zaatakować w tym stylu. I dlatego widzieliśmy takie sceny w poprzednich materiałach. Okej. Izba pamięci, materiał. Dobra, tutaj akurat mogliśmy wejść. W końcu widzę mapę. Sprawy kierownicze, akurat miejsce jest niedaleko, tam gdzie się mamy udać. Tutaj się chyba nie przedostanę, nie? Nie. Tak, jest taka czerwona dioda. Okej, widzę, że Syg jest bardzo blisko, ale o co chodzi z tą naszą bohaterką lewitującą? Sprawy kierownicze, przełącz mapę. No widzę akurat. Ciekawe. No, zbliżamy się. Może tu jeszcze sprawdzimy. Nie, dobra, to toaletę chyba to nie jest dobry pomysł. Okej. Oglądam się też z jakimiś dokumentami, a raczej chyba tutaj nic nie znajdę. Dobra, tu jest nasz cel, teoretycznie. Nagle tyle było ludzi wcześniej. Tak to wszystko zniknęło. Wiadomo, że to była podpucha stworzona przez Syk. Taka imitacja biura. Naprawdę to chyba nadal jesteśmy w tej widmowej scenerii, tak naprawdę mi się wydaje. Ale bardzo to jest dziwne, że nasza bohaterka unosi się w okolicy i tylko ona. Żadnych pracowników. No, no dobra, wycofuję to, co powiedziałem. Jakiś pracownik się tu znalazł. Jakiś, no. Ale tak naprawdę nie widzę tutaj Darlinga. Bo niby tutaj ma być. Tutaj? Nie, to nie ma sensu. Nawet i tak tu nie przejdę. Czy tutaj by coś było? Nie.
Tutaj nic nie ma. Może tu coś. Nie no, puste biura, bez niczego. Nic tutaj nie widzę teoretycznie. O, dobra. Mam coś. O Jezus, czy znowu ten hotel wredny? Oceaniw? Tutaj się zmienia. O. Dead, I can't feel you, I can't. This is what Dylan wanted all along. But there is something, I can feel it, but I don't know what. The motel is a place of power, of change, a place to pass through, connecting everything. This is a dream inside my head. Why shouldn't it take me anywhere I want to go? To tłumaczenie tutaj chujowo było, bo za szybko powiedziała, za szybko było tłumaczone. W pewnym momencie najważniejszy tekst to mi uciekł tutaj. Także te napisy nie są za bardzo tak dograne, jak powinny być. Ale to co mówiłem, wiedziałem, że to jest hotel Oceanif. Wow! Fajne, Jesse Faden. Visit Ordinary. Fajna etykietka. Tak jak z takich lat 60. w Ameryce. Fajnie to wygląda. I ta broń specjalna. Okej, tylko że zazwyczaj z hotelem Oceanif łączy się jakaś zagadka, niestety. Niestety, bo niestety, ale stety. Która się aktywuje po naciśnięciu dzwoneczka. No właśnie. Ale już jest inaczej niż było, nie? Tak, to samo, te same drzwi się otwierają, nie? Oho. Really? Ja pierdolę, ja wiedziałem, że Darling jesteś debil, ale... Ale że aż tak? No nie mogę z gościa, nie? No nie mogę. Ja pierdolę, no nie mogę. A to są te wszystkie trzy osoby, to jest jedna. To jest sam Dali. Just is dynamite. To było dobre. This is so weird. But it is my head. You're such a weirdo, Jesse. Jakie to było dobre, jakie to było miodne, jak on to grał. Nie no, fajnie, fajnie. Kolejny fajny zabieg, zajebisty, tak powiem. Dobra, mamy klucze. Ale zanim te klucze... Z tych kluczy użyję też, aż mnie... Ach, myślałem, że sobie nacisnę jeszcze, a sobie coś obejrzę w tym stylu. Nie, to było kozackie, ale nie, pojawiła się, to będzie w kolekcji to będzie można odsłuchiwać. Ja pierdolę, dobre, powiem wam szczerze, że super. Cały czas się tak aktualizują te misje, ale nic tutaj nie widzę, nie wiem, o co tutaj chodzi. Ale kolekcja to wiadomo, o co chodzi. Że mamy ten filmik. Dynamite. Uwielbiam to normalnie, w tej gierce, kocham to zatem. Dr. Kasper Darling, Dynamite, tak się czyta. Ja pierdolę, no nie mogę. Nie no, puścimy sobie na koniec materiału. Nie no, kozackie to jest. Dobra, mimo to zdobyliśmy kluczyk. Dobra, dawaj. Wow. Crow.
brighter. Around one constant, they revolve. Hedron is dead, but you're alive here in me. Maybe Hedron put you in our heads when we met her. Maybe you were always there, and she was just trying to teach me how to trigger you. Maybe I'll never understand. Maybe I don't need to. Trench was the first to be corrupted by the hiss. Slowly, over the years. His need for control only made it worse. It was Trench who took the projector to the nostalgia department. He opened the door to the hiss. Just like that. To Trench, dyrektor tego dwaniu. With Hedron dead, the hiss tried to corrupt me too. But I'm stronger than them. We're stronger. They're waiting. They'll try to stop us. Aktualizacja misji. Wyłącz projektor slajdów. Okej. No było mroczne. W końcu mamy też broń. No going back. Nie ma odwrotu. No going back. This ends here. No, widać, że idziemy już powoli, powoli ku końcu tytułu. Tak naprawdę. Jeszcze tak. Zobaczę sobie, o co chodziło w... A nie, nie mam nic tutaj. Myślałem, że sobie tą linię odsłucham, co mówił do mnie zarząd przed chwilą. Ale niestety nic nie ogarniemy tej kwestii. Jakieś ulepszenia, ale średniej klasy. Dobra, spróbujmy w takim razie. My sister had this dream. Bad dream. And the whole world is dreaming with her. Dylan? She convinced herself that she was awake. She's always been stubborn. I knew I had to end her dream. I had to wake her up. I had to rip down the poster she'd been staring at. Cut off her eyelids to make her see. To save her. Okej. Robi się naprawdę coraz bardziej pogmatwanie. Zajebiście. Nie wiem, o co chodzi tutaj w tej całej komnacie, że tak to ujmę. Obrażenie od upadku może uniknąć. Aktywować powolne opadanie podczas spadania z pacja. Nie wiem, o co kaman tutaj. My sister had this dream. Bad dream. And the whole world was dreaming with her. Dylan? She convinced herself that she was awake. She's always been stubborn. Yeah. A w dół musimy się przemieszczać. Innego sposobu to nie widzę. Ojoj. No ja pierdzielę, nie wiem, o co tutaj chodzi. Nie widzę, walczę ogólnie z przeciwnikiem, którego nie widzę, nie? To jest zajebiste. Nagle w pewnym momencie atakuje was i giniecie, nie? Za drugim razem. O co chodzi?
Spalone, przekierowywane. My sister had this dream. No, znowu się zaczyna. Dylan? She convinced herself that she was awake. She's always A może ta aura wokół, ona nas atakuje? I had to wake her up. I had to rip down poster she been staring at. Cut off her eyelids to make her see. Nie wiem, dziwne to wszystko, powiem wam. Naprawdę. Chyba muszę na tą aurę uważać, ale... Zdaje się, naprawdę zrobił pogmatwanie. Trzeba naprawdę... No coś tam jest. Trzeba naprawdę uważać, gdzie się... naciska spację. Bo gdzieś ląduje, może tak. Chyba na to małe muszę zdecydowanie uważać. Teraz spokojnie. Ja. Okej, mamy co? Mamy ten chyba projektor slajdów. Dawaj. He's still there somewhere. Locked inside. I know, because that's how it was for me. Jezu, żeby te napisy były tak wolniejsze trochę, to było wszystko ok. Dotrzyj do Dylana. Mamy mieć aktualizację misji, czy nie? Czy cały czas pisze jakaś kontrola? Mamy! Jessie ma koszmarne sny, w których syk wynika do jej umysłu. Odkrywa wtedy, że Trench, pierwszy opętany, sam wpuścił syk do swojego umysłu, choć Hedron nie żyje. Jessie odnajduje w sobie moc Polaris. Polaris, czyli ta moc, która ją wprowadziła do biura. Wypędza syk ze swojego umysłu i idzie do działu nostalgii, żeby wyłączyć projektor slajdów. Chcąc przejąć projektor, wchodzi do płaszczyzny astralnej i odkrywa, że prowadzony przez Dylana syk opanował także ten wymiar. Winryl, siema, jak tam? O Jezus, panie Winryl, gdzie żeś się pan podziewał? Jezu, dawno cię nie widziałem. No, no leci, no, powoli do przodu, nie? Trochę tu, trochę tam się, wiesz, nagrywa cały czas. Dawno mi nie było, o Jezus, strasznie cię dawno nie było. Miło mi, że wpadłeś, normalnie. No, trochę serii się pokończyło od God of War ostatnio. No, trochę czasu poleciał. No ładnie, witam. Aż miło, że zajrzałeś. Super, cieszę się. A co tam u ciebie, opowiadaj. Naprawdę. Dzisiaj miło odwiedziny, bardzo mi miło, że wpadłeś. Bardzo. Wow. Czyli to jest ten cały syk. Jak to wygląda epicko. Mi się wydaje, że będzie ostra spierdowa. Wiedziałem. To zaczynamy zabawę. Kolejni przechodzą.
Dobra. To jeszcze chcę dostać. Dobra. To trochę tutaj kolegów mamy. Wow, 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 bo zaraz wylecę z planszy. Ej, dobra ta strzelba jest. Ojej. Dobra, widzę problem, jaki tutaj mamy, czyli tą kulę, która ich wzmacnia. Nie. Pięknie. Nie no, teraz to jest magia. Ojej, no tutaj przesadzili trochę. No to ja przesadziłem. Ten jak się skitrał. Pięknie. O, z chłopaków nie było co zbierać. Ale ci powoli, Winryl. Nie obraź się, Maru, ale muszę lecieć, trzymaj się, pozdrawiam. No trzymaj się, naprawdę, miło było. Dawno cię nie było. No słuchaj, no na chwilę, ale normalnie dużą przyjemność mi sprawiłeś. Do następnego. Wpadnij kiedyś na jakąś fajną grę. Może sam jakąś kiedyś zaproponujesz, może kolejnego God of War'a. Trzymaj się, na razie, miło było, do następnego. Jeju, ale te God of War, jakie to były dobre czasy, jak mi się przypomina. Ech. To rok temu było, tylko jak to jeszcze nie przeszedłem tego God of War'a, z tego co pamiętam, tylko się męczyłem jeszcze. Ale było naprawdę zajebiście. Także trzymaj się do następnego. Dobra, tutaj pozamiataliśmy paków. Teraz gdzie mam się udać? To jest pytanie. Zmienić sobie może na snajpę. Dobra, kolejne. Widzę, że to jest taka arena. Arena na arenę. A raczej powinienem powiedzieć z aren na arenę. Z przeciwnikami. Dobra, jedno mamy z głowy. O, mamy kolejne oczywiście. Tutaj trzeba uważać. Tutaj już łatwo można spaść. Wow. Dobra, zmienię sobie na snajpę. O nie! Dobra, ładnie. Dobra, i cały czas do tej piramidy. Wow, cały czas widzę areny z przeciwnikami.
Co to było? Taki, tacy oni są szybcy? Serio? O nie! Tylko nie to gówno. Ale mi dowaliła. Dobra, ja mamy z głowy. Powiem wam, że na koniec dużo akcji dali. Trzeba to przyznać. Ajaj! Sakra. Ja, trzeba uciekać, oni one wybuchają. O, widzę kolejnego. Bolało gnoju, co? Chyba mały włos, to bym zginął już praktycznie. Wiedziałem, że tam gdzieś na górze jeszcze ten gościu do mnie nawala. Uwaga, 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 bo oni tutaj trochę tutaj jest. Ja. Przydałoby się nad którymś przyjąć kontrolę, żeby im pomogli trochę, ale nie będzie takie łatwe. Nie widzę ich tutaj. Z tej strony. Dobra. Odsłonić gdzieś. Ja muszę tutaj uciec, bo ich tutaj jest sporo. Padł. O Jezus. Trzeba na te gówna naprawdę uważać. Jeszcze gdzieś słyszę. No. No, działo się.
mapa, to chyba byłoby na tyle. Także możemy się udać w kierunku tej piramidy. Dobra, słuchajcie, ale że już jest 30 minut materiału, także tutaj zakończę i widzimy się dosłownie za parę minut w następnym materiale, tutaj sobie zakończę. Także Maron Cobra G gry na maksymalnym poziomie trudności. Mam nadzieję, że ten materiał się podobał. Zapraszam do kolejnych hardkorowych odcinków z tej serii, jakże innych serii na moim kanale i następne materiały. Prawdopodobnie będzie już koniec gry Control. Także ciekawe, co będzie się, co będzie tym finałowym bossem, albo dojdziemy do Dylana i będzie koniec z napisami. To się okaże już w następnym materiale, do którego zapraszam ciepło, także trzymajcie się i do następnego. Cześć!